Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam na projekt Denko i mam nadzieję, że szybko przejdziemy przez te wszystkie pustaki, bo nagrywam w takim upale, 35 stopni, a z lampami nie chcę wiedzieć ile. Także szybko wam opowiem o produktach, które zużyłam, z których jestem zadowolona albo absolutnie nie wrócę do nich. Także jeżeli jesteście ciekawi, co tym razem skradło moje serce albo utwierdziło w przekonaniu, że już nigdy do nich nie wrócę, no to oglądajcie dalej. Zapraszam. Zaczniemy od kolorówki i takiej pielęgnacji około kolorówkowej. Tak to nazwijmy. To może najpierw coś, co zawsze się pojawia, czyli kredki do brwi z Golden Rose z serii Long Stay w kolorze 102. Zobaczcie, ja mam tutaj 5 kredek, które są zużyte do cna i kolejne mam w użyciu. No to są moje ulubione, ukochane kredki, którymi tworzę brwi i absolutnie z nich nie zrezygnuję i myślę, że jeszcze nie raz zobaczycie w projekcie Denko właśnie kredki z Golden Rose. Teraz pokażę wam 3 balsamy do ust i 2 to będą naprawdę perełki, a 1 totalny dramat. I zaczniemy od tego dramatu, czyli balsam do ust z Fenty Beauty. Słuchajcie, gorszego balsamu do ust nigdy w życiu nie miałam. On w zasadzie nic nie robi. On nawet nie nawilża w takim bardzo delikatnym stopniu. Mam wrażenie, jakbym nałożyła po prostu jakąś lekką wazelinę, która stoi na ustach. Teraz dzwoni telefon. Przepraszam, chwileczkę. Już jestem, moi drodzy, i wracamy do tego małego dramaciku, czyli balsamu z Fenty Beauty. No, moim zdaniem absolutnie nie warty nawet 1/10 ceny. Miałam wrażenie, jakbym nakładała bardzo kiepskiej jakości wazelinę, ale taką, która stoi na ustach, absolutnie się nie wchłania, nie wygładza ust, nie nawilża. No nie, bardzo dużo nie. I to jest Pro Kisser Lip Balm. Bardzo, bardzo nie polecam. Mamy tutaj 12 ml. Fajne opakowanie, takie błyszczykowe. Zapach bardzo słaby. Właśnie taką wazeliną jedzie i to... No nie, na pewno nie wrócę. I tak jak mam kilka produktów z Fenty Beauty i bardzo je lubię, to nie. O nie. No to teraz powiem wam o 2 balsamach, które bardzo polecam. Jeden troszkę tańszy, drugi droższy, ale w nie warto zainwestować, absolutnie. Marka Laneige, znana z balsamów do ust i ten produkt, no, zachwycił mnie totalnie, jeżeli chodzi o zapach, konsystencję, nawilżenie, to jak wyglądały usta z tym balsamem. I ja miałam wersję Peach. Piękny zapach takiej brzoskwini, ale takiej nie chemicznej, tylko takiej świeżej brzoskwini. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. I moim zdaniem to był strzał w dziesiątkę. Patrzę, ile tutaj mamy mililitrów. 10 gram. Nie ma w mililitrach, tylko w gramach. I był bardzo wydajny. Ja używam go z 8 miesięcy, a ja balsamy do ust używam hurtowo. Rano, wieczorem, w ciągu dnia. Także naprawdę długo mi służył i bardzo wam polecam. Myślę, że jeszcze kiedyś sobie kupię, jak będzie jakaś promocja w Sephorze, to czemu nie. A teraz pokażę wam balsam do ust, który w ostatnich miesiącach totalnie mnie zachwycił i już zużyłam 3 opakowania. Nie wiem, dlaczego w Denku jest tylko jedno, chyba wyrzuciłam po prostu. Marka Munich, dostępna w Contigo i polecam wam kupować na promocjach w Contigo, bo stała cena jest taka mało zachęcająca, chyba 49 albo 59, coś takiego. Ja kupiłam w promocji 3 plus 1, czy jakoś tak. I bardzo się wtedy opłaciło. Czasem są takie promocje minus 20-30% na marki i wtedy naprawdę warto. Munich, ja mam wersję Watermelon, ale też mam miętową i naprawdę jest super. Ma
lato, bo jest taki efekt nie tyle chłodzenia, co jakbyśmy umyli zęby i czujemy tą miętkę. Wiecie, o co chodzi, nie? Także, ale wracając do clue, czyli nawilżenia, to jest balsam do ust, który świetnie nawilża usta. W torebce wykańczam kolejne opakowanie i uważam, że to jest hicior. Naprawdę warto zainwestować. Świetne opakowanie, takie minimalistyczne, a zawartość wysokopółkowa. Także polecam Wam serdecznie Munisz. Ostatnio to jest mój number one. Teraz przejdziemy do tuszy do rzęs. Mam trzy tusze, które chcę Wam pokazać i Wy je dobrze znacie z moich profili, bo o nich często mówiłam. Pierwszy tusz, który używam od kilku miesięcy i to jest chyba moje szóste opakowanie, które zużyłam, czyli maskara z Eveline. Tutaj już się zmyły napisy, więc sięgnę po wersję, którą teraz używam, bo to jest tusz, którego ciągle używam. Jak są promocje, to kupuję nowe opakowanie, czyli Big Volume of My Lash. Zobaczcie, tu jest moje obecne opakowanie, a to jest zdenkowane i uważam, że to jest jeden z najlepszych, albo i najlepszy tusz drogeryjny, a może i nie drogeryjny, ogólnie najlepszy tusz, jest rewelacyjny, pięknie rozdziela rzęsy, podkręca, no rzęsy wyglądają zjawiskowo. Ja wiem o tym, że ja mam długie, piękne rzęsy, ale one rosną naturalnie do dołu. Jeżeli nie zrobię sobie liftingu rzęs, to one naprawdę nie robią efektu wow, a ten tusz robi efekt wow i bardzo, bardzo, bardzo Wam go polecam. W promocji można go kupić za 10 zł, 11, 12. Także za grosze rewelacyjny tusz do rzęs, który warto znać i pokochać. Kolejny tusz też jest z marki Eveline, choć pod brandem Mamy Ginekolog. I tutaj jest maskara Jestem Kobietą, badam się regularnie. Bardzo mi się podobała idea tej maskary jako taka przypominajka, jako sygnał, że jesteśmy kobietami i powinnyśmy badać się regularnie. Także wspieram całą ideę, ale jeżeli chodzi o maskarę, na mnie ona nie zrobiła jakiegoś większego wrażenia. Zdecydowanie wolę poprzednią maskarę z Eveline, którą widzieliście. No, tutaj nie było zachwytu. To był taki bardzo poprawny, zwykły tusz do rzęs, który po liftingu, jak byłam rzęs, robił naprawdę ładny efekt, ale potem już był taki średni, taki okej. Bez zachwytów, ale też bez takiego totalnego dramatu. Także jakby fajny prezent dla jakiejś bliskiej kobiety, żeby mogła sobie przypomnieć, że warto badać się regularnie, ale czy to jest produkt, który bym kupowała dla samego tuszu? Nie do końca jestem pewna. Gdyby ten fioletowy tusz pojawił się u Mamy Ginekolog z jakimś takim hasłem, no to kupowałabym hurtowo Viadomix, a ten jest taki sobie okej, bez dramatu, ale też bez zachwytu. Trzecia maskara, którą chcę Wam pokazać, to już wysokopółkowy produkt z marki Smashbox i to jest moja druga albo trzecia sztuka, miałam chyba w zeszłym roku i 2 lata temu. I to jest bardzo dobry tusz, ale nie na lato. Mi się on sprawdzał idealnie jesienią, zimą, kiedy nie ma tych wysokich temperatur, bo niestety jak jest wysoka temperatura, to on mi trochę się rozjeżdża i spływa. Ale jesienią i zimą był rewelacyjny, bardzo ładnie podkreślał rzęsy. On nie pogrubił rzęs, raczej robi z rzęs po prostu takie grubsze, pełniejsze rzęsy. Taka dość cienka sztoteczka, która fajnie ujarzmiała rzęsy, ale bez już takiego spektakularnego podkręcenia jak w maskarze z Eveline. Ogólnie powiem Wam tak, bardzo fajny tusz, dobrze mi się sprawdzał, ładnie pogrubiał, rzęsy kruczoczarne po nim są z takim
takim pięknym efektem. Nie wiem, jak go opisać, ale to jest taki efekt grubszych rzęs. Ogólnie byłam z niego bardzo zadowolona, ale jest to drogi tusz. Także czego kupię ponownie? Nie wiem, bo są na rynku o wiele tańsze maskary, które robią bardzo podobny efekt albo i prześcigają. Także dobry, fajny, czuć, że luksusowy. Bardzo fajne opakowanie, takie welurowe, choć brudzi się okropnie. To ogólnie byłam bardzo zadowolona, ale nie wiem, czy do niego wrócę. Przed chwilą pokazywałam Wam kredki do brwi i zapomniałam pokazać jeszcze jeden produkt do brwi, który był totalną moją miłością przez wiele lat. Marka Benefit 24 Hour Brow Setter. I to jest produkt, który był top of the top w mojej kosmetyce naprawdę wiele miesięcy. I nadal uważam, że to jest rewelacyjny produkt, chociaż teraz przerzuciłam się na laminator z Glam Shopu i jest z nim dużo więcej roboty, bo trzeba psiknąć tym płynem, rozmieszać, mieć oddzielny pędzelek, ale efekt mi się bardziej podoba, bo rzęsy są bardziej takie gumowe, ładniejsze w dotyku, ładniejsze w dotyku. No wiecie, o co mi chodzi. One są takie delikatne, a po Benefitowym produkcie brwi są sztywne, takie bardzo, bardzo mocno ujarzmione, jakby były po lakierze, nie do ruszenia. To ma swoje plusy i minusy. Na pewno kupię kolejne opakowanie, żeby mieć w kosmetyczce, jak nie mam czasu na to, żeby bawić się z laminatorem. Albo jak chcę, żeby te brwi były cały dzień w jednym miejscu, bez żadnego przesunięcia się włoska, bo czasem też takie potrzeby są. Także kupię na pewno jeszcze kolejne opakowanie, bo jest bardzo, 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 bardzo wydajne. Też drogie bardzo, ale warte każdych pieniędzy, każdej złotówki, bo to jest świetny ujarzmiacz brwi. Ma srogiego konkurenta w tym laminatorze, ale to są całkiem inne produkty. Jeden ujarzmia na beton, czyli właśnie ten z Benefitu, a drugi po prostu pięknie tak dziennie podkreśla brwi i no, to są dwie różne bajki, które bardzo lubię. Także polecam i kupię na pewno, choć nie wiem, czy teraz, czy troszkę później. Słuchajcie, wykończyłam puder, a konkretnie puder pod oczy z Glam Shopu i muszę przyznać to wszem i wobec, że to jest najlepszy puder pod słońcem, w okolice właśnie pod okiem, na skrzydełka nosa. Moim zdaniem absolutnie nie ma lepszego pudru, także polecam Wam z czystym sercem. Bardzo wydajny, pięknie wygląda skóra pod oczami, nawet ta, która ma już trochę więcej oznak doświadczeń życiowych, tak to nazwijmy. I no pięknie, naprawdę pięknie się prezentuje. Gruntuje każdy korektor idealnie. Polecam puder pod oczy, to jest taki top of the top w mojej kosmetyczce. Jedno opakowanie zużyte, drugie w użyciu i na pewno kupię kolejne. Teraz pokażę Wam płyn, który używam wiosną, latem, w tym okresie największego pylenia i łzawych oczu. Niestety na coś jestem uczulona, ale jeszcze nie wiem na co. Jesienią, zimą zrobię testy. No i właśnie w momencie, gdy oczy mi łzawią, to używam płynu Bleb Hustle i to jest świetny produkt, który bardzo ładnie godzi te zaczerwienienia, podrażnienia powiek, ale jest drogi w aptece. Kosztuje ponad 30 zł. Dlatego teraz pokażę Wam płyn, który obecnie używam. Znalazłam zamiennik, dokładnie, no prawie taki sam skład i kosztował mnie chyba 15 czy 16 zł. To jest Demopia płyn, produkt do codziennego oczyszczania podrażnionej skóry powiek, zwłaszcza ich brzegów oraz twarzy. Naprawdę super łagodzi powieki, także mogę Wam polecić właśnie Demopia albo Bleb Hustle, który właśnie jest wykończony i był w naszym projekcie Danko. I poleciał do kosza.
Projekcie Danko bardzo rzadko możecie zobaczyć perfumy, ale dzisiaj się pojawią i to moje ukochane, które już mam w kolejnej butelce, bo nie wyobrażam sobie bez nich wielkich wyjść, bo one pachną mi właśnie takim wielkim wyjściem. I to jest marka Stobon. Tu mam opakowanie takie dla mnie sentymentalne, bo pamiętam jak 3 lata temu byłam na imprezie Sephory Open Door i marka napełniła mi to opakowanie w prezencie i tak właśnie poznałam Stobon, a teraz mam kolejne opakowanie. Jak już chyba powiedziałam, marka Stobon, być może źle wypowiadam tą markę, i to jest Davana & Vanille Bourbon. Przepiękny, słodki, wieczorowy, kobiecy zapach. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. To jest zapach, który mi się chyba nigdy nie znudził. No i jakość to jest pierwsza klasa. Bardzo, bardzo długo czuć je na skórze, na ubraniu. No, dla mnie to jest coś, co warto pokazywać, polecać. Zresztą kiedyś był na Instagramie post o tych perfumach, bo moim zdaniem to jest hicior, a bardzo fajną sprawą jest to, że w Sephorze możecie kupić takie duże opakowanie, które jest takim uzupełnieniem waszej buteleczki. I ja też mam takie uzupełnienie i teraz będę sobie po prostu uzupełniać, no także moje ukochane perfumy i myślę, że długo się to nie zmieni. Polecam Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Teraz przejdziemy do pielęgnacji twarzy i najpierw pokażę Wam toniki, które zużyłam i które nadal są moimi ukochanymi. Kolejne mam już na wykończeniu, muszę kupić w Rossmanie i to jest marka Only Bio Kombucha tonik, który jest świetny dla skóry przetłuszczającej się, tonik przeciw niedoskonałościom z niacynamidem i hydrolatem z białej herbaty. Rewelacyjny tonik, ma tutaj aż 300 ml, także duży, świetny tonik, ja bardzo, bardzo polecam. Z tej samej marki miałam też krem do twarzy, który bardzo lubiłam, ale nie wrócę do niego, bo uważam, że nie robił jakiegoś wielkiego wow, ale przetestowałam, wtedy byłam zadowolona, jakby nie robił spektakularnych efektów, ale bardzo fajnie nawilżał skórę i to jest lekki krem nawilżająco-matujący, nie powiedziałabym, że on matuje, grapefruit i chyba aloes, na dzień i na noc. Także Wam pokazuję, choć sama nie wiem, czy go polecam, na pewno go nie odradzam. Myślę, że warto przetestować, bo być może kogoś zachwyci, tak jak mnie zachwycił tonik. A teraz dwa płyny micelarne. Może najpierw pierwszy, który jest moim hitem od wielu lat, czyli Bioderma Sensibio H2O różowa wersja. Używam i chyba nie przestanę używać. To jest płyn micelarny, który według mnie najlepiej domywa makijaż i ściąga ten taki pierwszy, największy brud makijażowy. Oczywiście potem każdy płyn micelarny trzeba zmyć, pamiętajcie o tym, ale ja używam płynów micelarnych i nie każdy sobie daje radę z makijażem tak jak Bioderma, także ten H2O jest rewelacyjny i chcę Wam go polecić, to jest moja miłość od wielu, wielu lat. A drugi płyn micelarny, który używałam, to jest marka Dermedic Hydrain Hyaluro i był bardzo spoko. Trochę porównałabym go do Biodermy, chociaż nie był tak dobry. Tak uczciwie powiem, było ok, ale bez takiego wielkiego wow. No ale też nie było dramy, bo ja bardzo narzekam na wiele płynów micelarnych, które są bardzo polecane, a mi się nie sprawdzają. Także ten nie zrobił mi żadnej krzywdy, nie uczulił mnie i nie podrażniał, ale też nie było takiego spektakularnego efektu jak przy Biodermie. A teraz produkt, który nie jest pełnowymiarowy, tylko próbeczka, czyli maska pod oczy z marki Chloé. Być może
nie wiem, Sema, ale bardzo Wam polecam. Słuchajcie, to tak dobrze mi nawilżyło tą okolicę pod okiem. Miałam chyba ze 2-3 próbki i naprawdę świetny produkt, dlatego zostawiłam do Denka, żeby Wam powiedzieć i niewykluczone, że kupię sobie całe opakowanie, bo rzeczywiście jako maska na noc raz na jakiś czas no działało cuda. Skóra miękka, wyrównana, no super, naprawdę super, polecajka gorąca. Przechodzimy do działu włosy i tradycyjnie, ja mam wrażenie, że w każdym projekcie Denko ten produkt zawsze się znajduje, czyli szampon do włosów z marki Alright z Kameli. Słuchajcie, no nie ma lepszego dla mnie, ja już używałam i testowałam tyle próbek różnych najbardziej znakomitych, najdroższych, najbardziej polecanych szamponów, a tylko ta Kamelia mi się tak dobrze sprawdza, także moja ogromna polecajka. Tutaj mamy litr szamponu, tak, i to mi starcza na jakieś pół roku, 5 miesięcy, coś takiego, bardzo, bardzo Wam polecam, nie tylko ja polecam, bo Bartek też czasami podbiera Kamelię, prawda kochanie? Że podbierasz czasem? Nie. Nie, wcale. Nie wierzcie. Także nasza polecajka Kamelia z Alrighta. Bardzo polecam osobom, które mają przetłuszczającą się skórę głowy. Dla tych myślę, że to najlepsza będzie opcja. Także kolejny szampon leci do kosza. Kolejne dwa produkty, które też zawsze pokazuję, czyli Batiste. No ja nie wyobrażam sobie żyćka bez szamponu, suchego szamponu i Batiste jest najlepszy. Mam tutaj chyba moje takie dwa ulubione zapachy, chociaż jeszcze ten wiśniowy jest moim takim top of the top, ale rzadko go mogę gdzieś spotkać. Zapach floral i tropical to są dwa takie moje najulubieńsze i też wylądowały w Denku. No i znów lakier z Goldwella, ten Perfect Hold, piąteczka. I to jest ta sama historia, co z szamponem Alrighta. Nie potrafię znaleźć lepszego lakieru do włosów i już nawet chyba nie próbuję szukać, bo ten jest rewelacyjny. Ja mam taką wielką butlę, na wyjazdy mam jeszcze mniejszą i uważam, że jest rewelacyjny. Nie skleja włosów, tylko fajnie ujarzmia, także polecajeczka. A teraz, moi drodzy, zabieram Was pod prysznic, bo mam kilka produktów, które właśnie używałam pod prysznicem. Zacznę od mojego ulubionego olejku z Tutti Frutti, do którego z przyjemnością wracam, czyli gruszka i żurawina. To jest taki zapach. Dajcie koniecznie znać, czy mieliście ten olejek do kąpieli i jak Wam się podobał zapach. No dla mnie to jest hicior i moja ogromna polecajka. Na bank jeszcze do tego produktu wrócę. Ja jestem ogólnie fanką produktów z Isany, bo są tanie, dobrze myjące i pięknie pachnące. Ostatnio wyhaczyłam taką wielką Isanę. Kosztowała chyba 5 zł, 750 ml i mam tutaj taki jogurtowy zapach, jogurtowo-owocowy i pięknie się sprawdził, pięknie? I bardzo dobrze się sprawdził pod prysznicem. Także polujcie, bo czasem te wielkie pojemności z Isany też są dostępne. Ja już się rozglądam. Jak już wiem, że bywają, no to się rozglądam właśnie za tymi dużymi. Kolejna Isana, którą mam teraz w Denku, ale też mam pod prysznicem, to mango marakuja i to jest chyba mój ulubiony zapach. Mam nadzieję, że wyjdzie też w tej dużej pojemności, bo jest rewelacyjny. Rześki, owocowy, taki słoneczny, letni. Bardzo, bardzo, bardzo lubię i Wam polecam. To jest taki zapach lata. Mogłoby być bardziej wyczuwalne mango, bo mango to moje życie i miłość totalnie, ale ogólnie to jest chyba najpiękniejszy zapach z Isany, jaki kiedykolwiek
miałam. Następny produkt pod prysznic już wiele razy Wam pokazywałam, czyli Original Source, ten taki waniliowo-malinowy zapach, no to jest eksplozja zapachu pod prysznicem. Jak się potem otwiera drzwi od łazienki, to w całym mieszkaniu malinowo pachnie. Serio. Także bardzo Wam polecam i teraz widzę, że do góry nogami pokazywałam. Bardzo Wam polecam. Duża pojemność. Mamy tutaj... Ile my tu mamy? 500 ml, bardzo wydajny, pięknie pachnący, pięknie, dobrze myjący, także dla mnie super. Minus jest taki, że Original Source jest teraz bardzo trudno dostępny. Nie widzę tych produktów ani w Hebe, ani w Rossmanie. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że nie znikną z naszych polskich półek. Także jak będę widzieć ten zapach, to na pewno kupię, bo jest polski. I ostatni produkt pod prysznic to La Petite Marseillaise, czy jakoś tak. Mam tutaj truskawkę i powiem Wam tak, jak są jakieś takie bardzo duże promocje, to ja chętnie tą markę kupuję, bo jest spoko, bardzo ładne zapachy, dobrze myją, średnio wydajne, ale w takich dużych promocjach warto kupić. Jeżeli są w normalnej, tradycyjnej, regularnej cenie, to nie kupuję, bo uważam, że nie są warte aż tyle. Ja tą sztukę kupiłam w jakiejś takiej dużej promocji, pamiętam. I tu mamy 400 ml, a chyba było w cenie małego, czy jakoś tak. Dobrze mi się używało, bardzo ładnie pachnie truskawkami, ale czy to jest jakiś nadzwyczajny produkt, nie powiedziałabym. Taki bardzo, bardzo poprawny. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o projekt Denko. Koniecznie dajcie znać, jakie Wy ostatnio wykończyliście produkty do makijażu, pod prysznic, do pielęgnacji twarzy, ciała, co tylko chcecie, dajcie znać. A bonusik jest taki, że proszę Was, abyście napisali, jakie są Wasze ukochane perfumy, do których chętnie wracacie. Mam nadzieję, że napiszecie mi w komentarzu Wasze ulubione perfumy, a ja się z Wami teraz żegnam i lecę do klimy, bo już się tu rozpuszczam. Ale wytrwałam, także kciuka do góry poproszę za to i pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Buziaki! Pa, pa!